Moi drodzy, mamy 17 grudnia, a ja idę teraz w miejsce. Zaraz zobaczycie gdzie. W sumie nie chcę wam za dużo zdradzać, ale będzie ciekawie. Przejdę metamorfozę. Dosłownie tydzień do Wigilii, więc zbliżamy się do końca vlogmasów. Także oglądajcie, jakie jeszcze są, bo dzisiejszy filmik będzie fajny. Idę do Patryka. Patryk jest osobą, która nie wiem, jak to poprawnie się mówi. Stylizuje peruki? Może tak? Że nakłada takie profesjonalne peruki, więc dzisiaj zobaczymy mnie w odsłonie jakichś innych włosków i potem sobie pożartujemy z moich znajomych i z rodziny, mówiąc, że byłam u jakiegoś fryzjera czy też tego typu. Więc to ja zanim jeszcze się zmienię. Moi drodzy, jestem już u Patryka. Cześć! I zobaczcie, czekaj, zobaczcie w ogóle to, ile mamy peruk. Będziemy wszystko przymierzać, na końcu wybierzemy coś, co mi najbardziej siądzie. No i zrobimy sobie żart z moich znajomych. Jestem ciekawa, jak w ogóle zareagują. Kacper to w ogóle jest tak przestraszony. Ja mu od dwóch dni mówię, że idę coś zrobić, idę coś zmienić, ale dzisiaj jego rodzice przyjeżdżają i mu powiedziałam coś w stylu, no ja nie wiem, czy mnie twoje rodzice poznają. Więc on teraz jest taki, że on się nie może doczekać, aż się zobaczymy, a widzimy się dopiero około 20. Więc też jestem ciekawa jego reakcji. O Jezu, jaka straszna jestem. O Boże, wiem, że już nie mogę. Wiem, że nie mogę być łysa, bo moja buzia wygląda jak taki jeden wielki pulpet, ale o. Tak na razie wiesz, no, żeś się zaczęła. I masz na razie duży łeb, ale ty wiesz, to ogarniemy. Lepiej jak sklep, ale ogarniemy. Ciekawy jest ten różowy, fajnie wygląda. Dobra. Dobra, dawaj kolejną. A wy dawajcie znać w komentarzu w ogóle, które waszym zdaniem najbardziej pasuje dla mnie, co? Jak zobacz teraz? Tą i to możemy ci zrobić kaczki. Nie chcę się zrobić. Nie, ale ogólnie taka arianowa, jak Ariana Grande trochę. I w moim kolorze. Chcesz coś bardziej crazy? Ale może właśnie myślę coś bardziej crazy? Dobra. Ale to też jest fajne, bo mogę wcisnąć Kasprowi i znajomym, że no zrobiłam twoje. Sobie doczepienie. No, że mam Hollywood hair i zrobiłam sobie doczepy tak jak wszystkie influencerki. To jest też świeżo umyta, więc jest jeszcze to wygląda jak Arielka. Ale to jest ciekawe, to jest właśnie takie zwariowana. Tylko też jest, wiesz, nieogarnięte. No pewnie, na siłę. To jest taka, wiesz, Messi. Kurde, nie wiem, czy w sumie polecimy, ale dawaj dalej. Mamy jeszcze niebieską. Ale śmieszne. No, ma taki vibe jakiś księżniczkowy. Może ten przedziałek taki. Może. Co myślisz o tej? Ta jest też ciekawa. Ona w ogóle ma grzywkę. Tylko no. Ja ją tak ulizałem, żeby nie było jej widać, bo jej nie chciałem, dlatego tak trochę tu odstaję. I tak, wiesz, była za ucho tak po prostu robiona tutaj. Tak. Ale Kasper chyba nie wierzy w niebieskie włosy, już prędzej to różowe. I jeszcze mogę ci pokazać... O Jezus, ja w brązowych włosach? O nie, ale mnie to posterzyło. No to znaczy, wiesz, blond włosy zawsze trochę odmładzają. Coś taka fresh. O, ale w to mógłby się wkręcić on, bo ja coś ostatnio gadałam do koleżanek, że nie wiem, czy nie przefarbuję włosów. A jeszcze mam jedną, czekaj. No. O Jezu! O Boże Święty. Też, na co myślę, że mogliśmy nawet najbardziej, nie? Ze wszystkich. Mogłoby tak być, ale ona jest mocna. Jak taka pani z korpo troszeczkę. Nie? Jeszcze tylko koszuli im brakuje. Są tak wywinięte śmiesznie. Jak z tego, jak Ariana Grande z tego teledysku. A, Beskitu, no. Królewna Śnieżka. Ale chyba jest za krótka. Chociaż jak będziesz chciała, możemy coś po niej, na niej po... robić fajnego, ale dziś stawiamy na coś dłuższego, nie sądzisz? No chyba tak, ale to też jest, też by była taka dobra do sprankowania. I w ogóle, ale stawiamy na coś dłuższego, trzeba mieć włoski. Dobra, to jak stawiamy na coś dłuższego, to może to... Ta chyba! O kurde. Ej, Beskitu, jakby ją wystylizować teraz, jakoś tak jeszcze bardziej ją ułożyć i w tym bym przyszła. Przecież jego rodzice mnie nie poznają. Samara Morgan. Nie wiem, czy nie polecimy w to. Ale tu masz, wiesz, też włosy pod tyłek, więc tu mogą się nie nabrać do tego. Myślisz, że właśnie pójść takie naturalne, na przykład w takim czymś wywalić? Znaczy, wiesz co, tu jest fajnie, bo wyglądasz fajnie w ciemnych, ale tam myślę, że jest bardziej o tyle naturalnie, że jest w twojej długości miarę, w miarę. Wiesz, nie jest taka długa, nie? Chociaż to też spoko. Właśnie się zastanawiam, bo z jednej strony ta kolorowa to będzie taka, że zrobiłam coś szalonego, przefarbowałam włosy i okej, przefarbowałaś, spoko. A tutaj przedłużyłam, czyli mam coś sztucznego w sobie, jak Kasper nienawidzi chociażby sztucznych rzęs, czegoś takiego. Plus jeszcze przefarbowałam na ciemny kolor, a byłam blondyneczką, więc kurde, tam jakoś tak podsiadło chyba najbardziej. Okej, moi drodzy, już jesteśmy w sumie przy końcówce, czy nie? Jeszcze no, będziemy je robić loki? I zrobimy ci falę i jeszcze cię uliczę, żeby było bardziej naturalnie. I tak jak widzicie, zdecydowałam się jednak na tą kolorową, więc mam nadzieję, że... Ja się strasznie boję, że ja mam za bardzo przebiegłych znajomych i że oni... A co to za siateczka na czole? Że oni powiedzą... Nie, niemożliwe.
możliwe, nie zrobiłaś sobie takich. Nie wiem, boję się troszeczkę, ale zobaczymy później. Moi drodzy, zobaczcie. Dobra robota. Aha, daj spokój. Takie tam. Tylko tam 4 godziny pracy. Moi drodzy, mi się efekt mega podoba. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podoba i czy chcecie jeszcze jakiś filmik z Patrykiem, może coś... Tak, tak, to jest blond. Kto to powiedział? Wiesz, coś prześwirować. Ja tak jak powiedziałam, zaraz się widzimy u mnie w domu, będziemy dzwonić na FaceTime do znajomych i zobaczymy ich reakcję na to, czy się będą wkręcać, czy się nie będą wkręcać, więc widzimy się w chacie. Jadę do domu dzwonić do ludzi. Ja już sama jestem w szoku. To Boże, ja się tym tak jaram. Naprawdę. No musicie wbić koniecznie do Patryka na Insta. Dajcie znać w ogóle, pasuje mi taki kolor włosów. Może powinnam w takim na co dzień chodzić. Okej, na pierwszy ogień pójdzie mój padre. Cześć, Ola. Cześć, słuchaj, masz kamerkę włączoną? No, bo muszę ci. Tak, bo muszę ci coś pokazać, bo byłam u fryzjera i... dawaj. To masz kolor tak jak ta Wersow, czy nie? Nie, to jest fioletowy, taki spłukany czerwony, taki róż. A Wersow nie ma takich włosów? Wersow jest blondynką. A myślałem, że Wersow, coś mi się pomyliło chyba. A co to, co twoja pobrała? Zeszli ci tu z tyłu, dzięki. No. I tak, ale to na stałe, czy to jest ten? No na stałe. To jest peruka. No, filmik nagrywam, jak prankuję znajomych i wszystkich. Jezu, ale jak fajnie! No, robię takie profesjonalne peruki, które są, no, jak włosy to wygląda. Zobacz, czy nawet widać tutaj, jakby były moje. Żad! Teraz moja przyjaciółka jest z Wrocławia. Ej, bo jest sprawa. Jestem na dworze, ale spoko, co? Taka sekundowa, bo byłam u fryzjera i chcę po prostu się zapytać, co myślisz. Znowu masz fryzjera? Tak! Patrz! Pokaż. Ach, perukę. Wiedziałam. Dzięki, pa! Dobra, dzwonimy teraz do Karoliny, mojej trenerki. Masz sekundkę? No mam, odbieram. Bo muszę ci coś pokazać. Jestem no. Ciekawa twojej reakcji, byłam u fryzjera. I... No. I patrz to. Wow! Co myślisz? To nie jest peruka? Baby się zawsze skapną, już nie będę cię dalej wkręcać, bo nagrywam reakcję moich znajomych na perukę. Ale fajnie poza tym, ciekawe, ładnie, nie? Ale ładnie ci w tym kolorze w ogóle. Nie no, bomba. Dzięki, najbardziej jestem ciekawa reakcji Kacpra i jego rodziców, bo zaraz jadę do nich. Nie no, ale jest, nie mogę się na ciebie napatrzeć. Tak ładnie wyglądasz. To, jaka słodka, Karolina jest super. Dobra, jakich ja mam jeszcze znajomych? Bo to jest dobre pytanie. Ja nie mam znajomych. Zadzwonimy do mojej siostry, ile odbierze. Czemu jako do mnie nie odbiera? No, się dzwoniłaś. Tak, bo masz sekundeczkę? No, muszę się... wyszło. To się muszę ciebie zapytać o coś, bo byłam u fryzjera no. I co myślisz o tym? Sara, co ty zrobiłaś? Ale fajnie! Fajnie wyglądasz! Jestem Wersow. A jak ty masz taki... masz takie długie, ty masz doczepiane? No, doczepy. Ale to tak na stałe zrobiłeś, czy to na jakiś czas? Nie, na stałe to jest. Sara, ale zajebiście. Dobra, żartuję, nagrywam film, to peruka. Dobra, miłego wieczorku, babo, nie zawracam dupy, pa pa. Halo? Dzwoniłaś do mnie? Tak, bo muszę się ciebie coś zapytać, bo byłam u fryzjera i co myślisz o tym? O kurde. Ale dziwnie, ale śmiesznie, ale to ci zejdzie, tak czy siak, więc... Nie, no co tak ładnie. Ale to długie w ogóle, przedłużyła się? No do czepy. A weź zrób tak, a nie chcesz przedziałka na środek? Chcesz mieć tak na boku? No, póki co tak, bo mi fajnie ułożyli i sobie tak przytrzymam. Zobaczymy nie, jutro, jak umyję. Nie, inaczej jest. Ale będzie też fajnie, jak one się trochę spiorą, będą takie bardzo delikatne różowe. Mhm. Śmiesznie, ale inaczej. A one były szare, ty przed chwilą byłaś u fryzjera, dziewczyno. No, a wiesz dlaczego? Bo sobie żartuję i robię film na YouTube, gdzie dzwonię do koleżanek i mam na sobie perukę i sprawdzam ich reakcję i albo... To jest peruka? Tak! Zajebista, nie? Ale wcale nie widać, że to jest peruka. Halko? Siema, masz sekundę? No, ale jestem w samochodzie, jest ciemno. Dobra, okej, to co myślisz o tym? Ale fajnie! No, kurde!
śmiesznie. Dobrze wyglądasz, babo, co jest? Śmiesznie zrobiłaś. Nie, bardzo fajnie wyglądasz, coś innego, bo ty zawsze masz te rzeczy, też mam ten sam kolor. Co jest, mam różowe włosy. No, dzięki. Jak na początku ty bardzo fajnie wyglądasz. Dziękuję, a teraz... Ostra byłaś? Nie, właśnie cię teraz rozczaruję, bo robię film, a to jest peruka. Ale niezła, co? Aha, to jest peruka! No. To w sumie trochę dłuższy niż ten. O, to jest ten moment. Co myślisz? Ale jesteś okropny, ale dziewczyny się ponabierały wszystkie i mówią: wow, jak super, jak fajnie. No ja wiedziałam, że z tobą nawet nie ma sensu. Świąteczna edycja Juli. Wiedziałam, że z tobą nawet nie ma sensu. Co nie ma sensu? Jesteś nudny, bo jesteś za mądry. No widzę troszeczkę, no weź co czasę tak. No wiem, no ale szłam, a w telefonie wyglądało lepiej, dziewczyny się nabierały. Pięknie. Dzięki mordo. Nie patrzcie, nie patrzcie. Zamknijcie oczy, zasłońcie oczy. Super. Nie chcę tego. To jest bajki. Arielka. Śmiesznie. No wyglądasz jak z takiego, jak z Netflixa, z jakiejś serii. No te włosy są zbyt idealne, też dziewczyny właśnie mówiły: nie, to nie są twoje, są zbyt takie idealne, gładkie, dłuższe niż twoje i w ogóle. Dajcie znać, kogo waszym zdaniem reakcja była najlepsza i co w ogóle o tym myślicie. Ja będę to ściągać jutro z rana, ponieważ jutro czeka mnie ciężki dzień, już jest i tak późno, więc już wyglądam jakbym nie żyła. Ale standardowo nie możemy zapominać o tym. O, dobra, mamy na sobie dorę 17. Zaczęłam od tego tylko dlatego, że miałam ochotę na czekoladę. Dobra, drugi otwieramy herbatki, moje ulubione. Ej, ale fajny smak dzisiaj. Ja gotowa herbatka, ja w ogóle muszę sobie nakupować takich herbatek. To jest mój najlubiejszy kalendarz, a zaraz po nim mogę chyba śmiało powiedzieć, że jest to najdziwniejszy kalendarz. Nigdy u nikogo takiego nie widziałam, ale jest no przedziwne. I dzisiaj pod 17 mamy pinik do ciała, boże nie do ciała, tym razem do buzi, bo do ciała pinik ostatnio był, ale boję się otwierać póki co i używać takich rzeczy, że coś mi się wydarzy, więc może sobie odpuszczę. Tutaj. Nic nowego, znowu jakiś rozświetlacz i to znowu złoty. Więc no już, moi drodzy, nuda tutaj się dzieje. Ale zostały nam jeszcze dwa ostatnie. Przed spankiem. Mamy ponownie jakąś kredkę do brwi. To akurat nie jest jakoś super istotne, bo mam swoje rzeczy oraz z Make Up Revolution. Ej, to jest akurat zajebisty pomysł na takie kalendarze. Jestem też zadowolona. Pędzelek taki do brewek, do kresek cieniami czy coś takiego. Naprawdę mega super. Zrobicie. Okej, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Więcej informacji standardowo macie w opisie, tam zaglądajcie i czekajcie na filmik, który będzie jutro o 17, tak jak codziennie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jak tu jesteście pierwszy raz, polubienie, napisanie komentarza, czy cokolwiek. Dzięki, cześć, pa, widzimy się już jutro.